Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli Kazanko do Okienka. Moi drodzy, posłuchajcie dzisiaj Ewangelii, którą czytamy i potem krótki komentarz, jak zawsze. Będzie to fragment Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości swojego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości swojego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Moi drodzy, bardzo piękna jest ta Ewangelia i można ją na bardzo wiele sposobów czytać. To jest Ewangelia, myślę, o bardzo wielu przestrzeniach. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili znowu, tak jak zazwyczaj, uwagę na jakąś jedną linię, na jedną rzecz, która akurat, jak ją czytam w tym roku, to mi się akurat nasuwa. Mianowicie, kochani, bardzo warto zauważyć pewien sposób, pewną relację, pewien sposób budowania relacji tych poszczególnych ludzi z tym właścicielem i też to, kim jest ten właściciel. Dlatego, że jestem, kochani, przekonany, że to pokazuje jakby prawdę o bardzo wielu z nas, o tym, w jaki sposób my budujemy z Bogiem relacje, a kim tak naprawdę Pan Bóg jest w tej relacji. Zobaczcie, czym się różnią ci dwaj słudzy pierwsi, czyli ten, który otrzymał 5 talentów i ten, który otrzymał 2 talenty, od tego trzeciego, który otrzymał 1. Zobaczcie, że ci dwaj pierwsi bez żadnego zastanowienia, bez żadnego kombinowania, myślenia, bez kalkulowania, jak tylko dostają jakąś tam sumę pieniędzy, bo oczywiście te talenty to chodzi o pieniądze, do zagospodarowania, natychmiast rzucają się do roboty. Co to znaczy? Oni nie kombinują, co stoi jakby za intencją tego pana, dlaczego on im te pieniądze dał. Oni nie kombinują, ile dostaniemy procentu od tego, co nam się uda, nie wiem, jaki zysk uzyskamy, to ile będzie z tego dla nas. Nie kombinują, to jest gość uczciwy i dobrze jest z nim pracować, albo to jest gość nieuczciwy i może lepiej nie, lepiej się narazić, czy lepiej nie, on będzie łaskawy, jak za dużo zainwestuje się, na przykład okaże, że stracę, to będzie zły, czy nie będzie. Zobaczcie, nie ma w ogóle w nich takiego kalkulowania, takiego kombinowania. Dostają kasę i jak mówi Ewangelia, zaraz puszczają je w obieg. Czyli w ogóle jakby nie wchodzą w ten moment pewnego rozważania. Natomiast
Co robi ten trzeci? Zobaczcie, bo to potem wynika z tej rozmowy, nie? Kiedy on gada z tym panem. Mówi, wiedziałem, że jesteś człowiekiem takim i takim, twardym, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i tak dalej. Czyli on ma pewien obraz tego gościa, no niezbyt przychylny. On go ma za jakiegoś twardego, trudnego szefa, który lubi zabierać to, co nie jego, który lubi wykorzystywać pracę innych i któremu po prostu najlepiej się nie narażać. Że pewnie, że byłoby super mu się jakoś tam pewnie pokazać z dobrej strony, ale na takiej szali kalkulacji, czy lepiej pokazać mu się z dobrej strony, czy lepiej się nie narazić, to on wnioskuje, to lepiej się nie narażę. Co prawda nie będzie pochwały, ale przynajmniej nie będę miał u niego jakiegoś minusa. Czyli zobaczcie, on jakby kalkuluje tego człowieka, kalkuluje swoją postawę względem niego, nie ufa mu, tylko zastanawia się, co mu przyniesie mniej szkody. Kochani, właśnie na tym polega jakby cały problem w tej Ewangelii. To jest oczywiście przypowieść, która mówi o naszej relacji z Bogiem. Otóż w momencie, kiedy stawiamy sobie Pana Boga jako kogoś, kto mógłby nam zaszkodzić, jako kogoś, kto niekoniecznie stoi po naszej stronie. I wiem, że kochani, większość z nas ma od razu takie myślenie, ale jak to, przecież tak nie myślę, że Pan Bóg nie stoi po naszej stronie. Ale kochani, jest wielu takich ludzi wierzących, którzy mają przekonanie, że jak pójdą za Panem Bogiem w tym, co Pan Bóg proponuje, jak pójdą za Jego wskazaniami, to coś stracą. Kochani, dlaczego na przykład się nie godzimy na różne rzeczy, gdzie Pan Bóg mówi, że to jest zło, a my mówimy, nie, nie, to jest po prostu przestarzałe. No bo uważamy, że jak za tym pójdziemy, to stracimy coś. To mamy jakieś pragnienia, które chcemy zrealizować, i Pan Bóg mówi, ten sposób ich realizacji nie jest dobry. A to mówisz, aha, czyli Bóg nie chce, żebym zrealizował te pragnienia. Kochani, w czym tu rzecz? Zobaczcie, jaki tak naprawdę jest ten Pan. Jakby jaki obraz się klaruje, zupełnie wbrew temu, co mówi ten trzeci sługa, tego Pana. Napisane, że on przekazał tym sługom, ale uwaga, zwróćcie na to uwagę, cały swój majątek. Nie jest tam mowa, że przekazał część swojego majątku. Cały swój majątek. Kochani, on im dał jakąś przeogromną kupę kasy. 5 i 2 i 1 to jest 8 talentów. Niektórzy mówią, że gdyby to przeliczyć na dzisiejsze, to wychodzi tak, że mniej więcej jeden talent to jest mniej więcej około 7 milionów złotych. 7 razy 8. Pomyślcie, ile to jest milionów złotych. Tyle kasiury przekazał. Uwaga, kochani. Jak się zrzymamy na tego ostatniego, znaczy się na tego pana, który ostatniemu daje tylko jeden, nie? Bo to jest takie też podejście wielu katolików. No właśnie, bo inni dostali 5 i 2, a ja dostałem tylko jeden. Uwaga, dostałeś 7 baniek. Nie dostałeś jakichś tam ochłapów, tam 200 zł, kup sobie coś ładnego. Nie, tylko dostałeś 7 baniek, kochani. On naprawdę im dał niewiarygodne ilości pieniędzy. Ale co najbardziej mnie zaskakuje, to były wszystko jego pieniądze. To nie jest tak, że on im daje część, oczywiście taką mniejszą część, bo sam swój ma jakąś potężną fortunę, to i daje taką część, żeby rozwijali. No i ewentualnie coś zyska, jak straci, no to nie będzie dla niego jakaś wielka strata, bo straci tylko część. Nie. On, jeżeli oni stracą te pieniądze, jeżeli puszczą je w obieg i się okaże, że wszystkie stracili, nie? Że źle zainwestowali, to on zostanie z niczym. Zobaczcie, on im daje wszystko. Mało tego, tam Ewangelia, kiedy mówi o tym majątku, to dosłownie tam używa takiego słowa życie, że on im oddał całe swoje życie, majętność, czyli to, co on posiadał jako on. Tam jest po prostu uzija, czyli jakby wszystko, co tylko się, jakby no, tam chodzi o niego samego. Nie chodzi tylko o pieniądze. On im oddał cały swój byt. O, tak to można tłumaczyć. Że on im przekazał swój byt, swoje bycie im przekazał. Kochani, zobaczcie, jak ten człowiek im ufa. Jak ten człowiek pokłada nadzieję w tym, że oni go nie zrujnują. Druga jeszcze rzecz. Bardzo lubię to takie określenie, kiedy on chwali te sługi, tych dobrych, nie? Tego pierwszego i drugiego. I tam mówi, byłeś wierny w takich rzeczach. On, zobaczcie, też ciekawa jego taka perspektywa, nie? On o 7 milionach, ewentualnie 7 razy 5 w wypadku tego pierwszego, tak? Czyli kochani, o 35 milionach. On mówi, no w takiej drobnej rzeczy byłeś wierny, nie? 35 baniek, dla niego to jest drobne. To jest Pan Bóg, dla Niego wszystko jest drobne, co On rozdaje, bo On ma wszystko. Więc mówi, w tej drobnej byłeś wierny, nad wieloma Cię postawię, wejdź do radości swojego Pana. Co to, kochani, znaczy? To jest bardzo piękne określenie. Pomyślcie, jak to tak przyłożyć na nasze. To by polegało na tym, że pracujesz w jakiejś firmie, gdzie jest jakiś prezes, nie? Który Ci przekazał 7 baniek do inwestowania. No i zainwestowałeś, kurczę, okazało się, że rzeczywiście zrobiłeś super robotę. Drugie 5 z tego wyszło, nie? Znaczy drugie 7 z tego wyszło, 14 baniek jest, nie? To Pan mówi nie tylko w taki sposób, w sensie ten Twój prezes mówi, dobra, jesteś w ogóle fajny, dostaniesz awans, nad wieloma Cię postawię, czyli dostaniesz teraz, nie wiem, tam prezesa zarządzającego w mojej spółce, dostaniesz premię tam, nie wiem, 3 bańki,
Tylko mówi, jeszcze chciałbym, żebyś wszedł do mojej radości. Co to znaczy? No co to jest radość Pana? No to są takie miejsca w jego życiu, które mu sprawiają największe szczęście, nie? Czyli na przykład ten Pan ma, nie wiem, jacht i z rodziną jedzie na wakacje, tak? I on mówi, słuchaj, wiesz co, ja Cię zapraszam, jedź z nami. Chciałbym, żebyś razem ze mną był z moją rodziną na wakacjach, ja tam się czuję najszczęśliwszy, tam mam pełną radość, wejdź do mojej radości. Zobaczcie, on go zaprasza do najpiękniejszych chwil swojego życia. On chce się dzielić z nim nie tylko kasą, nie tylko zyskiem, ale radościami jego życia. No i zobaczcie, tam ten Bóg, który daje to wszystko, to nie jest jakiś surowy Pan, który chce zbierać tam, gdzie nie siał, który jest twardy i tylko czeka, aż się komuś ręka powinie. Nie, kochani. Tam jest ktoś, kto oddaje nam całego siebie i wszystko. Tam jest ktoś, kto chce, żebyśmy wzięli udział w każdej jego radości. I oni, dopóki będziemy kalkulować, czyli dopóki będziemy kalkulować, czy moje zaufanie Panu Bogu mi się opłaci, czy On mnie nie skrzywdzi, czy On nie będzie za surowy, czy nie beknę za to, czy się nie okaże, że On mi zabierze jakieś szczęście, tylko nie, to jesteśmy jak ten trzeci sługa. Na tym to polega. Natomiast ci, którzy mówią, Pan Bóg mi to proponuje, aha, natychmiast w to idę, a to wchodzą do Jego radości. Koniec, to tutaj jest właśnie ten moment jakby budowania zaufania bądź nie z Panem Bogiem. Ewangelia nam pokazuje, kim On naprawdę jest. Jak można komuś takiemu nie zaufać, kto chce Cię zaprosić do swojej radości, kto Ci dał cały swój byt, kto tak Ci ufa, że Ci wszystko przekazał. Koniec, dlatego tego nie doświadczamy, bo jesteśmy jak ten trzeci sługa. Tacy nieufni, wycofani, tacy nastawieni, na pewno jest jakiś szwindel w tym. Problem w tym, że nie jest. No to pytanie dzisiaj jest o zaufanie. Moi drodzy, moi kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie, za to, że znowu się widzimy w czytaniu Ewangelii i w tych kazaniach. Bardzo lubię te niedzielne spotkania nasze. Widzimy się za tydzień pewnie w kolejnym CNN-ie. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię. No i miejcie dzisiaj najlepszy możliwy dzień. Z Bogiem, miejcie się dobrze. Pa!